Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie chciałbym zaznaczyć, że to są projekty poselskie, Panie Marszałku, i jak są pytania do posłów, żeby oceniać poszczególne kluby parlamentarne, to trudno się odnosić przedstawicielowi rządu. Pytania, które tak naprawdę sprowadzają się do wojny światopoglądowej, chciałbym na nie odpowiedzieć na wstępie cytatem, tylko poproszę o materiał, przepraszam. Wnioskodawcy zaproponowali likwidację funduszu kościelnego i stanowisko strony rządowej zostało wyrażone, Panie Marszałku, na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. I to stanowisko sprowadzało się do negatywnej opinii z różnych powodów. Jednym z takich naczelnych powodów było wysokie prawdopodobieństwo niekonstytucyjności tych rozwiązań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działa w ramach prawa, które w tym zakresie zawarte jest w artykule 25 Konstytucji, który zacytuję. Ustęp pierwszy. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równoprawne. Ustęp drugi. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniających swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Ustęp trzeci. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Ustęp czwarty. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta z Stolicą Apostolską i ustawy. I ustęp piąty. Stosunki między Rzeczypospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami. To jest rama konstytucyjna, naczelna, prawna, według której porusza się rząd Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełniawszy o stosowne ustawy. Wobec powyższego, Panie Marszałku, i wobec tego, że rzeczywiście rząd stara się w tej ramie traktować, tak jak jest zapisane, równoprawnie z należnym szacunkiem kościoły i związki wyznaniowe i bez względu na to, czy kościół jest duży, czy kościół jest mały, jeśli chodzi o liczbę wiernych. W sposób oczywisty kościoły i związki wyznaniowe, wypełniając publiczne zadania, robią to w znakomitej większości wypadków w sposób bardziej efektywny. Myślę tutaj o zadaniach charytatywnych, myślę tutaj o zadaniach edukacyjnych, myślę tutaj o zadaniach z zakresu opieki zdrowotnej. Dlaczego? Dlatego, że w przedmiot działalności wkładają serce i w ten sposób realizują swoją misję. I to w państwie XXI wieku, cywilizowanym, w żadnym państwie nie powinno być niedoceniane i wydaje mi się, że trudno przecenić takie zachowanie wspólnot, w tym wypadku wspólnot religijnych. Przyznam, że pewną ciekawością obserwuję bardzo wyraźne, takie światopoglądowe wystąpienia, bardzo ostre z różnych stron sali sejmowej, które sprowadzają się do tego, że fundusz kościelny jest utożsamiony z czołobitnością wobec kościołów, jeszcze raz powtarzam, kościołów, nie tylko jednego kościoła czy związku wyznaniowego, czy też z walką wobec nich.
Dlatego specjalnie zacytowałem artykuł 25 Konstytucji, żeby powiedzieć, że w ramach tego artykułu rząd Rzeczypospolitej będzie, i dopóki Konstytucja będzie miała takie brzmienie, tak będziemy starali się realizować. I w takim duchu podjęliśmy rozmowy co do kierunku i co do zasady. I tutaj kieruję do przedstawicieli wnioskodawców z SLD, że mają rację, tak. Co do kierunków i co do zasady, z przedstawicielami kościołów w większości wypadków, przedstawiciele rządu zgadzają się, że kościoły nie chcą być finansowane z podatków. Tak, panie pośle. Chcą być finansowane co do kierunku i co do zasady, chcą być finansowane z decyzji wolnych obywateli. W tym wypadku także wiernych. I co do tego jest zgoda ze wszystkimi kościołami, z którymi rząd rozmawia. Wobec powyższego ten zarzut, który pan postawił, że trzeba skończyć z finansowaniem kościołów i związków wyznaniowych z podatków, bo przecież podatnikami niekoniecznie muszą być ci, którzy należą do określonego związku wyznaniowego czy do określonej wspólnoty religijnej. Pełna zgoda, w tym kierunku właśnie idziemy. Ale idziemy w ramach uprawnień, jakie narzuca Konstytucja i od tego nie odstąpimy. Jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że świadkami na tej sali jesteśmy bardzo osobliwych wydarzeń. Jeśli dzisiaj jest tak, że lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej śpiewa pieśnie Solidarności Walczącej Mury, a z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości bronią bierutowskiej ustawy, to wydaje się, że żyjemy rzeczywiście w ciekawych czasach. Jeśli lider ruchu Palikota, jeszcze niedawno bardzo ochoczo wspierając różne aktywności związane z działalnością Kościoła, dzisiaj sięga i chce zdejmować krzyż z sali sejmowej, to znaczy, że prawdopodobnie nie chodzi o to, żeby zrealizować określone przedsięwzięcia dobre z punktu widzenia wspólnego dobra całego narodu, tylko chodzi o to, żeby istnieć w mediach. Takie nieodparte mam wrażenie. Co do konkretnych pytań, państwo pozwolicie, że na te bardzo szczegółowe odpowiem na piśmie. Na te bardziej ogólne postaram się odpowiedzieć z tej trybuny. Pani poseł Nowak pytała o opodatkowanie. I oczywiście najogólniej rzecz biorąc podatki są płacone przez związki wyznaniowe i kościoły i zgodnie z artykułem 13 ustawy z dnia 17 maja o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione z opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i miejski, od nieruchomości lub ich części stanowiących własność tych osób lub używanych przez nie na podstawie innego tytułu prawnego niż cele mieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanym na wykonywanie działalności gospodarczej, czyli inna działalność niż przeznaczona na działalność związaną z kultem religijnym jest opodatkowana. Użytki rolne, tutaj do tych, którzy wnosili te przeliczenia od upraw, i lasy stanowiące własność kościołów i związków wyznaniowych nie są zwolnione z podatku rolnego i leśnego. Jeśli chodzi o pytania dotyczące majątku, bardzo dużo było pytań związanych z działalnością Komisji Regulacyjnej, Komisji Majątkowej w zakresie Kościoła Katolickiego, która została rozwiązana. Szanowni państwo, w tej chwili między innymi w kontekście uzgodnień w ramach Komisji Konkordatowej strony rządowej i strony kościelnej trwa maksymalnie możliwy w tych warunkach związanych z zasobami archiwalnymi obrachunek Funduszu Kościelnego i będzie on podany podobnie jak efekty działalności Komisji Majątkowej do publicznej wiadomości. Dzisiaj eksperci strony kościelnej i rządowej rozpoczęli tę pracę jakiś czas temu. Natomiast źródła podają, że kościoły, nie tylko Kościół katolicki, nieprawnie zostały przejęte
nieruchomości od 90 tysięcy hektarów do 140 tysięcy hektarów. Myślę, że efekt pracy zespołu ekspertów Komisji Konkordatowej uniwersalnie się do tego odniesie, tak żeby była informacja możliwie wiarygodna. Poseł Dębski pyta, kiedy większość parlamentarna zmądrzeje. Myślę, że trzeba, panie pośle, zapytać większość, że będzie zamiast na fundusz kościelny dawała na policję. Ja myślę, że państwo powinno swoje zadania realizować w sposób racjonalny i zarówno doceniać, tak jak powiedziałem, działalność wspólnot, w tym wspólnot religijnych i związków wyznaniowych, w szczególności w zakresie realizacji zadań, które spoczywają na barkach państwa, bo tak jak powiedziałem, bardzo często te zadania przez tego typu wspólnoty są wykonywane dużo efektywniej, jak również i dbać o, co jest obowiązkiem państwa, o bezpieczeństwo wewnętrzne. Jak mniemam, panie pośle, gdybyśmy skoncentrowali się i wszystkie pieniądze wydawali na siły porządkowe, to mieliśmy taki czas już w latach 80. i też to dobrze się nie skończyło. Poseł Zieliński pyta, jakie jeszcze rząd zamierza podjąć działania, żeby uderzyć w Kościół, jak rozumie, mówi o Kościele katolickim. Otóż, panie pośle, chcę panu powiedzieć, że rozmawiamy o projektach poselskich, nierządowych. Rząd, zgodnie z prawem, w ramach przewidzianych w Konstytucji i ustawach i konkordacie, rozpoczął z Kościołem katolickim i w ustawach partykularnych, w ramach przewidzianych tymi ustawami, rozpoczął rozmowy z innymi kościołami. I te rozmowy trwają. I jeszcze raz powtarzam, dzisiaj skończyła się kolejna tura tych rozmów. Co do zasady i co do kierunku jesteśmy zgodni. Hierarchowie i zwierzchnicy poszczególnych wspólnot nie są zainteresowani w większości wypadków, żeby czerpać pożytki, w cudzysłowie, z budżetu państwa. Nie chcą być, krótko mówiąc, na garnuszku urzędników. Chcą być, co do zasady, na finansowani przez swoich wiernych, w tym przypadku przez obywateli. I taką szansę chce stworzyć rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Także trudno mówić o jakimś ataku wyimaginowanym, kolejnym ataku, na użytek pewnie tej mównicy i różnych publicystycznych filipik. Się to pewnie przyda, w szczególności w niektórych mediach. Podatek katastralny, nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby rząd pracował nad podatkiem katastralnym w ogóle, a w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych w szczególności. Nie ma takich planów i wydaje mi się, że podobnie jak z kwestiami związanymi z nauczaniem religii w szkole, jest taka intencja w wielu środowiskach, żeby straszyć Polaków. To jest kolejny taka odsłona, mam wrażenie, tematu, który trzeba było wywołać, żeby straszyć jakieś grupy, w tym wypadku bardzo liczne grupy obywateli polskich. Jeśli mógłbym odnieść się do najistotniejszej kwestii, która tutaj była z jednej strony, z lewej strony, Platforma Obywatelska była zapisywana do obozu tych, jak to było powiedziane, katolicko-narodowych, broniących Kościoła, rozumie katolickiego. Z drugiej strony, z prawej strony, z kolei, jak to był pan poseł Zieliński uprzejmy powiedzieć, koalicja nihilizmu, liberalizmu i postkomunizmu. No więc ja bym proponował, żeby te napięcia i emocje trochę obniżyć i tak naprawdę bardzo rzetelnie rozmawiać o faktach. A fakty są takie, że w zapowiedzi premiera Donalda Tuska, w exposé
do tej pory niepowtarzalnym exposé, bo nikt, żaden z premierów się nie odważył powiedzieć bardzo wyraźnie, że trzeba bardzo istotną sferę działalności państwa potraktować w sposób możliwie sprawiedliwy. Mówiąc o reformie emerytalnej, mówił o przywilejach różnych grup, co do których wiemy wszyscy, że były bądź jeszcze pozostały, i mówił także o powszechnym objęciu ubezpieczeniem społecznym, które dzisiaj jest finansowane z Funduszu Kościelnego. Nie mówił o likwidacji Funduszu Kościelnego w kontekście likwidacji wojny z Kościołem. Mówił o pewnym projekcie związanym z reformą emerytalną, w którym mają partycypować maksymalnie możliwie wszyscy obywatele. Ale mówił w kontekście takim egalite, że wszyscy partycypujemy, bo jest bardzo trudna sytuacja i w tej trudnej sytuacji trzeba wspólnie i z mozołem stawiać czoła. I w tym zakresie propozycja, o której powiedział pan premier, ma się materializować, bo ta ustawa jest anachronizmem i wszyscy o tym wiemy. Natomiast dać możliwość współdecydowania poprzez obywatela w przypadku wspólnot również wiernego o tym, jak zostanie zagospodarowana ta darowizna, jałmużna czy część podatku, jest, wydaje mi się, bardzo cywilizowanym sposobem i stosowanym w różnych modelach w nowoczesnych państwach Europy. A więc proszę nie wtłaczać nas w kolejny walki z kimkolwiek. Naszym zadaniem jest sprawowanie rządów tak, żeby maksymalnie sprawiedliwie były rozkładane ciężary i maksymalnie sprawiedliwie były dystrybuowane dobra, które wytwarza naród polski. I to jest nasze naczelne zadanie. Wobec powyższego, panie marszałku, że w większości przypadków pytania były bardzo szczegółowe albo dotyczyły zachowań politycznych, wydaje mi się, że na większość odpowiedziałem. Na bardzo szczegółowe odpowiem na piśmie. Dziękuję bardzo.